Na koniec, bo zostałem wywołany do tablicy, jeszcze jeden przykład tej politycznej mimikry. Nie wiem, czy Państwo widzieli wczoraj wspaniale zmontowany z podłożonym pięknie dźwiękiem i efektami świetlnymi film premiera Mateusza Morawieckiego, który zwraca się do mnie z prośbą o spotkanie w ważnych dla Polaków sprawach i wylicza te sprawy. Trzy sprawy: zerowy VAT na żywność wakacje kredytowe i obniżenie skuteczne cen energii. Uwielbiam słuchać, jak pan premier Morawiecki, niezrażony niczym, ani pogodą, ani rzeczywistością, ani wynikiem wyborów, ani niczym innym, opowiada cały czas te same wspaniałe opowieści z mchu i paproci. Drodzy państwo, drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, 0% VAT-u na żywność, możesz to zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów. A więc jeżeli teraz pytasz mnie, dlaczego ja nie robię zerowego vat na żywność, odpowiadam, bo to ty jesteś premierem. Bo to jest w twojej gestii. Jedna decyzja ministra finansów i zerowy VAT na żywność zostaje utrzymany. Drugie pytanie, panie premierze Mateuszu Morawiecki. Jeżeli dzisiaj pałasz tak gorącą chęcią Wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego nie zapisałeś go w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu? W budżecie, który premier Morawiecki złożył do Sejmu, nie ma zerowego VAT-u na żywność. Czy więc teraz, panie premierze, oczekujesz ode mnie zrobienia czegoś, czego sam nie chciałeś zrobić? Oczekujesz tego od nas? Gdzie jest w tym konsekwencja i spójność? Decyzje w sprawie tak ważnej dla Polaków, skoro ten nieudolny rząd prawa i sprawiedliwości i ten teatralny premier, bo nie da się inaczej dzisiaj określić sprawowania przez niego funkcji, nie zrobił i rzecz, którą zaniedbał, rozwiąże i podejmie następny rząd, na który czekamy i który już dziś powinien pracować. Wakacje kredytowe? Kolejny punkt, o którym mówi pan premier, pytając, kiedy ja wreszcie umożliwię zrobienie wakacji kredytowych na następny rok Polakom? A gdzie wyście byli, kiedy trzeba było złożyć tę ustawę i przeprocesować ją w sejmie, przypomnę, w poprzednim sejmie, który zebrał się ostatni raz 30 sierpnia przed wyborami, bo musiał mieć urlop na kampanię wyborczą. Zamiast załatwiać rzeczy ważne dla polek i Polaków. Tak, złożyliście teraz w popłochu, w pośpiechu projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Ja zrobiłem z nim to, co powinien zrobić każdy Marszałek Polskiego Sejmu. Skierowałem najpierw do analiz do biura legislacji, do biura analiz sejmowych. Te konsultacje dzisiaj zostały zakończone. Nadam temu projektowi numer druku i skieruję go do komisji. Do pierwszego czytania, czyli zrobię dokładnie to, czego nie potrafił robić poprzedni Sejm i poprzedni rząd przez 8 lat. Porządnej legislacji, a nie wrzutek partyjnych robionych na kolanie w ostatniej chwili i w oczekiwaniu, że trzy czytania odbędą się jednego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o zamrożenie cen energii i o to, żeby rachunki Polaków wyglądały tak, jak powinny wyglądać, wiemy, jak skuteczne są Wasze rozwiązania. Dlatego dzisiaj już politycy nowej koalicji, koalicji demokratycznej, pracują nad rozwiązaniami, które jak najszybciej po realnym przejęciu władzy, kiedy wreszcie nas do tego dopuścicie, wdrożymy tak, żeby rachunki Polek i Polaków za prąd, za gaz, za ciepło nie zabijały gospodarstw domowych. My wiemy, jak to zrobić. Pomysł jest konkretny, natomiast dzisiaj, póki trwa jeszcze ten metafizyczno-polityczny kabaret Mateusza Morawieckiego, wybaczcie, drodzy państwo, ale nie będziemy ufać ludziom, ani współpracować z ludźmi, którzy okłamywali nas że coś zrobią albo coś coś chcą zrobić i dopiero kiedy mają polityczny nóż na gardle nagle rzucili się do składania ustaw, do robienia rzeczy, na które nie mieli czasu, ochoty ani pomysłu, kiedy jeszcze władza była realnie w ich ręku. Drogi panie premierze Mateuszu Morawiecki, z którym mam nadzieję spotkać się w przyszłym tygodniu. Chciałoby się powiedzieć: kończ waść wstydu oszczędź, ale zdaje się, że nie znajdę w panu specjalnie chłonnego adresata tych słów. Dlatego oczywiście zapraszam na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy już zostanie wyklarowany pański status i będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście jest pan ustępującym premierem, czy też kandydatem na premiera, czy już premierem, który będzie miał dwutygodniowy rząd. I wtedy porozmawiamy z pełną otwartością, jak dwóch polityków zajmujących odpowiedzialne stanowiska. O tym, jak rozwiązać realnie, a nie w filmikach, robionych na ostatnią chwilę, na dwa tygodnie przed zejściem ze sceny, te problemy, które nurtują dzisiaj Polki i Polaków. Ja nie znam nazwisk tych posłów, o których pan premier Morawiecki mówi, że z nimi rozmawia. Idę o zakład, że on też ich nie zna. No ale cóż można z tym więcej zrobić? Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że rozmawia z osobami, które nie wiedzą, że rozmawiały z tą daną osobą, to już jest fenomen, który wymyka się nawet jakimś kryterium politycznego kabaretu. E, nikt z nim nie rozmawia. To prawda jest boleśnie prosta. Nikt z nim nie rozmawia. I niezależnie od tego, jak długo i często on będzie powtarzał, że ktoś z nim rozmawia, to nadal będzie tak, że nikt z nim nie rozmawia. To się dzieje w głowie Mateusza Morawieckiego. To się dzieje w jego snach, marzeniach, wyobrażeniach, ale ten świat nie istnieje. Nie ma go. No i niestety musimy skonfrontować się ze smutną prawdą, że jeszcze przez dwa tygodnie ktoś, kto rozmawia z ludźmi, którzy nie istnieją, będzie premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Ja jestem absolutnie pewien, że jeżeli chodzi o posłów trzeciej drogi, takich kontaktów ani nie było, ani nie były w żaden sposób. No, traktowane inaczej niż po prostu z uśmiechem politowania. Ja mam wrażenie i to też powiem może jasno i wyraźnie, że zaczyna być po tamtej stronie, po stronie prawa i sprawiedliwości, coraz więcej polityków i posłów, którzy chyba za chwilę zaczną chcieć z nami rozmawiać, bo nie mogą już patrzeć na to, jak kompromitowana jest w ich formacja polityczna poprzez to, co się w tej chwili odgrywa.